Witam wszystkich z tej strony The Langolier dla szkoły Pokera Online. Dzisiaj porozmawiamy o set mining preflop, czyli o próbie złapania seta. Wykonujemy małe otwarcie z naszą parą czwórek, zostajemy sprawdzeni przez shortstacka, a następnie 3 betowani przez małą ciemną. Jest to solidny 3 bet, nasz przeciwnik jest tight aggressive z małym procentem 3 betowania. Więc to zagranie wskazuje na to, że ma silną rękę. Musimy teraz ocenić, czy sprawdzić z tą ręką i grać set mining, czyli próbować trafić seta na flopie, żeby się z nim zestakować. Ponieważ on będzie raczej grał continuation bet na flopie i jeśli nie trafimy czwórki, będzie nam bardzo ciężko kontynuować grę. Więc czy mamy poprawne potocy, żeby próbować tutaj trafić seta? Mamy 8 do 1 przeciwko trafieniu seta, więc potrzebujemy lepszej ceny niż 8 do 1, żeby sprawdzić. Ponieważ musimy uwzględnić przypadki, gdy trafimy seta i nie będziemy się stakować z przeciwnikiem. Również przypadki, gdzie trafimy seta, ale i tak przegramy rozdanie. Jest to mniej więcej 15 do 1. Więc czy mamy tutaj 15 do 1 implied odds? Zakład wynosi 24. Musimy jeszcze dorzucić 19, żeby sprawdzić. Więc 15 razy 19 to 285. A jak widzicie, po staku naszego przeciwnika nie jesteśmy w stanie wygrać 285. Nawet jeśli za każdym razem byśmy się z nim stakowali. Jak i również za nami jest short stack, który nadal może ponownie przebić, zdecydować, że chce przebić do all-ina. Więc czasem również może skończyć się tak, że sprawdzimy i będziemy musieli spasować naszą rękę preflop, nie mając nawet szansy na złapanie seta. Więc odpowiedź w tym przypadku brzmi nie. Nie mamy odpowiednich odsów, więc powinniśmy wyrzucić tą rękę.